Hej uwa, co tam u Was? Świeci Wam słońce? Mi świeci wrej, to nie fajne dosyć. Eee, no co? Film jest, ten e, nagrywany będzie, znaczy już jest, bo jakby nie był, no to by przecież bez sensu. No. No i ten pies kiedyś mi powiedział how much for this shoes i mu sprzedałem. Więc tak ten, mam pieniądze, no z nim jest stąd. Tak jest, bo ma cztery nogi, a ja miałem buty, jakby on musiał cztery, a ja ten skopiowałem i no no tak było. O czym jest ten film? Poza butami psa no to ten film jest o pewnym ryzyku, które się pojawia na tym. Jak jest skrzynia taka, yy, jedna, pokażę Wam, która, to będzie śmieszne. Że powiecie, haha, że na. dziadu. O! No, na tym. No, się pojawia zagrożenie w postaci. Powiem wam, co się dzieje już. Nie panikować proszę. Dobrze, a więc ten. Ja. Jako człowiek przykładny, ładny i piękny i śliczny, tak jak wspierający tego kanału. Śliczni ludzie, naprawdę. Mam zlecenia kupna na rzeczy, na których zarabiam. Poza tymi. Tych nie mam. To są. Żeby se obserwować. Po prostu, żeby mieć szybki. Szybkie miejsce, żeby sobie kliknąć i móc zobaczyć wykres. Se obserwuję, co się dzieje. Ale to nieważne. Mam te zlecenia, nie? No i jest Furai. Yy, I jest Reganides. Taki filozof z Grecji. I... Jaki się pojawia problem? On się pojawił tak jakby. Bo ja jak sami wiecie lubię pewne rzeczy. Ja w sensie nie, że niektóre, tylko pewne, że takie. Pewne no... że 100% sure. Rozumiecie? T Ten rodzaj pewności. No. Lubię miejsca, gdzie jestem na 100% mniej więcej przekonany, bo tam na 90 czy na 80, że coś się wydarzy. I ja to lubię bardzo i jestem fanem tego bardzo, żeby tak było i fajnie. No i tak się akurat składa, że jest sobie ta furaj. No nie? No i jest to furaj. Rzeczywiście jest. I zobaczcie sobie wykres. A raczej schodki, bo tam wykres to palnicho. Ogólnie ja chciałem zawsze kupować je po 26 i sprzedawać je po 32. Problem jest taki, że niestety, ale wykres ów się przemieszcza. I to w taki sposób, że te wahania są niwelowane. To co jest do tego jeszcze, do, 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 dojdziemy do tego, znaczy już to powiem, bo co mam mówić potem. E, to jest jeszcze to, że wszystkie ceny ogólnie tak jakby sobie topnieją do tych e, trochę mniejszych kwot i to na przykład najbardziej chyba widać na Genji, które kosztowało wcześniej te 80 groszy, że dało się to rzeczywiście za te 80 sprzedać i nagle 80 groszy jest praktycznie nieosiągalne i trzeba sprzedawać to po prostu taniej. Mm, także to bym mi. To, tu bym powiedział, że jest dosyć spore zagrożenie akurat, a może nie tyle zagrożenie, co nakładają się na siebie dwie rzeczy, które są niepożądane. Jedna z tych rzeczy to jest stopniowe topnienie cen, które jest oczywiście spowodowane tym, że ludzie powoli zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, co się dzieje, no i już nie trwa taka turbo hossa ale rękowy tylko po prostu już to wszystko się bardziej unormuje i no tak jak mówię, po prostu zawsze po tych wielkich wyskokach musi przyjść stagnacja. To jest dosyć logiczne. Chociaż to raczej nie jest stagnacja, tylko coś do, dosłownie odwrotnego do stagnacji. I nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale stagnacja po prostu w nomenklaturze oznacza to, że coś jest na stałym poziomie, ale jest relatywnie tanie. A tu to wszystko jest na stałym poziomie, ale jest relatywnie drogie. I no, to bym powiedział, że mamy takie zjawisko, gdzie po prostu wszystko jest mniej więcej warte tyle samo. Tam się waha o grosz, dwa, czasami osiem, ale to już, już w bardziej ekstremalnych przypadkach, nie? Czasami o 20 jak, jak Genji, no ale się może wahać. Yy, nikt mu nie zabroni, raczej 11, ale to nieważne. No i jest to na dosyć dużym poziomie, nie? T ta cena. No i <laughs> takie tendencje rzeczywiście się wytworzyły, one się wytwarzają przy jednoczesnym tak jakby spadku tych cen, gdzie te tendencje nagle zaczną nie tyle co wchodzić pod siebie i tu jest, jak ja, jak ja nie mam pojęcia, jak mam to nazwać, bo tak, jakby sytuacją w miarę jeszcze pożądaną by było, gdyby te ceny rzeczywiście topniały, ale przy ich topnieniu yy, wahanie by się przemieszczało. Czyli na przykład, kiedy teraz udaje się je kupować za 19 i sprzedawać za 24, to wtedy dałoby się je kupować po. 18, i sprzedawać po 23, i tak dalej, i tak dalej. Jednakowo to się nie wydarza. I to, co się wydarza, to jest bardziej zapychanie, tak jakby wszystkich najmniejszych schodków, i potem niewytwarzanie się alternatywy dla, tak jakby tych schodków wyżej. I to, moim zdaniem, jest dosyć niekorzystne. I to zabiera nam trochę, tak jakby taki ruch w tej. Mm, Perspektywie do inwestycji krótkoterminowych, czy kogokolwiek to boli? No, wydaje mi się, że trochę tak i trochę nie, bo osobiście uważam, że to nie jest nic tak jakby strasznego, ponieważ krótkoterminówki raczej nikt nie ma, nie ma raczej osób, które inwestują krótkoterminowo, tak jakby z, ta, z takim kalkulatorem totalnie. Że inwestuje, ma taki co do grosza policzony plan, tak się musi wydarzyć, i tak dalej. Zawsze jakoś te pewnie krótkoterminówki są robione na yy, Hibiu trafił, trochę tak, trochę siak, yy, gdzieś może się uda, gdzieś się nie uda, może coś takiego. I to jest z, tej, z tego powodu, że czasami w krótkoterminówkach mamy zmianę do tendencji eksplozywnych. Ewentualnie, w, tak jakby mamy takie przejście między tendencjami, i kiedy one się wydarzają, to możemy coś sprzedać drożej niż wcześniej zakładaliśmy. I tak samo w krótkoterminówkach trzeba być przygotowanym, że może być w drugą stronę i będziemy mieli stratę. Więc jakby sądzę, że nikt inwestując krótkoterminowo, znaczy nikt, no, no nie mogę tak powiedzieć, ale że. Bardziej ogarnięte osoby, które inwestują krótkoterminowo, zdają sobie sprawę z tego, jak ryzykowne to, co robią, jest, jak na przykład ja. Bo ja nie mówię, że to jest jakiś świetny sposób i da się na tym zarobić, ja tylko uważam, że istnieją pewne warunki, wobec których te inwestycje są pewne. I nie, nie uważam tego za jakby, nie uważam pewności tych inwestycji za jakąś obiektywną prawdę. Jednakowo chciałem coś powiedzieć jeszcze i sobie, oczywiście, zapomniałem. A to było chyba najważniejsze, w tym wszystkim. Co jest dosyć zabawne, ale najprawdopodobniej sobie to przypomnę, bo to muszę mieć na końcu języka. Akurat. Dobrze. Co więcej, no, ja ogólnie, kurde, już to miałem. <śkutek> <Mysterium> Igual... A wiem już co. A widzicie, widzowie, jaki clever człowiek ze mnie. A tutaj, i se znowu zapomniałem. Serio se zapomniałem. Już se przypomniałem, dobra. Yy, se znowu nie zapomniał. Chodzi o to, że ogólnie ja jestem zwolennikiem analizy, yy, tak jakby, jeżeli chodzi o przedmioty, jestem zwolennikiem, żeby dokonywać ich analizy, w sposób porównawczy, tak jakby jak cena czegoś klaruje się do okresu na stymie, jaki jest, jaki jest mniej więcej popyt i podaż na to coś i jaka cena dokładnie się klaruje pod wpływem tych czynników. I kolejną rzeczą, którą biorę pod uwagę, to jest to, jakie ceny. Tego czegoś występowały w danych okresach, i dla mnie to jest taka podstawa do oceny ceny czegoś. Tak do wycenienia czegoś. Lepiej brzmi. I ogólnie uważam, że ja teraz kupuję te Furie, Renegade, Spiryty po cenach, które są relatywnie niskie. Tak myślę jednakowo, jak się popatrzy na przykład na furię, to da się zauważyć, że gdzieś jest ona ustawiona w taki sposób, że może ona spotkać spadki. Może, zgadzam się. I ja sądzę, że nie jest to zerowe prawdopodobieństwo. Patrząc tym bardziej na wykres, jesteśmy w stanie zobaczyć, że rzeczywiście ów naklejka była warta dużo, dużo mniej, niż jest teraz. I jest teraz na pewnym, jakby to powiedzieć, hypie. Jednakowo, patrząc na to, że ta naklejka jest w stanie być tyle warta. I to w momencie, kiedy moim zdaniem <laughs> RMRy dopiero zaczynają nabierać swojej siły. RMRy moim zdaniem nie są, jakby to powiedzieć, naklejkami. Które nie ma ich przepadły i trzeba je wywalić najlepiej, bo nic nie są warte. Dla mnie RMRy to są dalej naklejki które jeszcze tak jakby będą rosły. Pytanie czy to, to, to nie jest porada inwestycyjna, że teraz nagle trzeba kupować RMR. -y. Tylko uważam, że rmr -y są naklejkami, które jeszcze gdzieś mają swój potencjał, który po prostu jest do odblokowania. I wydaje mi się, że kupowanie dzisiaj po jakiś relatywnie z dzisiejszej perspektywy niższych cenach niżeli yy... Wyższych, tak jakby, że nie kupowanie po dzisiejszej pikowanej, tylko kupowanie po dzisiejszej spadkowej, to jest cena, którą nawet długoterminowo idzie przebolać. Tak, jakby, że jesteś w stanie, kupując furię za 26 groszy, nie być na siebie zły, nawet gdyby ta furia kosztowała 22 groszy albo 21. Ewentualnie, jakby przyszły spadki, no to wtedy mogłaby być trochę tańsza, ale dalej. Co by się nie działo, kupienie jej po 26 groszy daje perspektywy, gdzie w długim terminie dałoby się na nich zarobić. I to jest dla mnie ogólnie kolejna rzecz, czyli dokładnie to, że kupowanie po prostu tych rzeczy tanio z dzisiejszej perspektywy dalej daje nam pole do tego, żeby na nich zarabiać. I ja szczerze nie mam pojęcia, jak to interpretować, ponieważ Logiczną interpretacją, bardzo logiczną, byłoby coś takiego, że jeżeli kupujesz coś na krótkoterminówkę, to chcesz na tym zarabiać, nie chcesz zmieniać swojego planu. I w momencie, kiedy nagle Ci się podwija noga, to to, co robisz, to anulujesz oferty. Wyciągasz tyle, ile masz i czekasz na, na Twój plan, na realizację jego, czyli doczekanie do maja, zrobienie sobie w maju poduszek wszystkich itd., itd., obadanie wtedy rynku. Najpewniejsze, co jest. No nie da się tak, tak naprawdę pewniej, no. To jest tylko i wyłącznie po prostu odejście od stolika teraz i wrócenie na niego wtedy, kiedy będziesz, na nie, będziesz w stu procentach pewien, co się dzieje na rynku. ok To ma w pewnym sensie rację bytu. Jednakowo ja jestem osobą, która jest bardzo uparta. Ja jestem bardzo uparty i ja... <laughs> Żebym odszedł od tego, to, co by się musiało stać, to jest tak jakby taki nagły spadek tych cen. Ale ja widzę, że dużo więcej tak jakby furii, na przykład, sprzedaje. kupuje. Kupuje mi się teraz, niż tej furii kupowało mi się wcześniej. I dla mnie to jest znak, że ogólnie to furia musi tanieć. Więc mm, tutaj daję wam trochę takie dane, które są niezauważalne dla kogoś, kto tylko i wyłącznie bada rynek i nie ma żadnych przedmiotów no ponieważ to by wymagało siedzenia nad jakimś przedmiotem 24 na 7, gdybyście go nie mieli, a w momencie kiedy macie albo buy ordery, albo sell ordery, no to widzicie to tak jakby na, własną, na własnym przykładzie, że tu się nagle dzieje jakiś zmożony ruch tutaj nagle czegoś nie ma to się sprzedaje, to się nie sprzedaje. Więc taka informacja dla was, mam nadzieję, że będzie jakkolwiek wartościowa, co się w tym obrębie dzieje. Ogólnie ze skrzynkami dalej jest licho. No, jeszcze mógłbym tylko powiedzieć, że właściwie tylko i wyłącznie czekam na to, aż ten, aż walnie bańka tych wszystkich pryzmatów i tego typu rzeczy. Na przykład pryzmaty 2 no Gdzie... 400 tysięcy pryzmatów na rynku Jak przecież przyjdzie jakikolwiek moment To tych pryzmatów wydupić Że będzie ich milion znowu Albo milion dwieście I będą po 12 groszy Przecież tak będzie, każdy to wie Zobaczycie zresztą Że tych pryzmatów dwa za chwilę będzie tak odzajem... No właśnie, że... Nie będzie znowu co z nimi robić I znowu będą za darmo Tak mi się wydaje Ja... Wspomnijcie jeszcze moje słowa, zobaczycie nie, no nie będą za 12 groszy. Będą za. Najpierw będą za 14, jak już będą za 14, to powiemy, że będą za 13 i tak dalej, tak dalej. Spadną do 9. Tylko czekać na to, żeby się skumulowały znowu czynniki. To tak tylko mówię dla osób, które. Mm, tak jakby. myślą, że to, co się dzieje, to jest coś nowego i Ło, ale urosło wszystko i teraz pewnie cały czas będzie rosnąć i bańkę pompują. Nie, tak nie będzie. Zobaczycie, że za chwilę pryzmaty będą warte co najmniej 14 groszy. Klacze będą warte 66 groszy. Broken Fang będzie warte 3, 3 zł, albo 2,50. Skrzynia Gamma będzie warta ,50 zł 50 albo 2 zł, czy coś tego typu. Może... Może będzie warta 2.50 jak będzie dobrze. Skrzynia rękawic to będzie warta 7, skrzynia chroma będzie warta złotówkę, skrzynia spektrum będzie warta złote 30. Zapamiętajcie to. Potem mi będziecie wklejać i nie wyzywać, że o, tutaj jest warte trochę inaczej, a Feniks będzie warte 4.50. Tak mi się wydaje. Bo bardzo mało tej skrzyni ogólnie jest i w ogóle nikogo ona nie interesuje. Patrzcie, Riptide'ów 27 na rynku. za chwilę będzie 100. Także no. Ja jestem prorok. Ja jestem pewny swego. Najwyżej się wpierdolę w ścianę i tyle. Ale to się zobaczy. A skrzynia Koszmarów, to. Będzie warta, wiecie ile. A, to, to wiecie, ile to będzie warto. Nic nie będzie warto. Będzie jak... Jak skrzynia Snake yy, jakiś czas temu. Jak, jak, jak skrzynia Snake Bite tu. Tyle będzie warte. Widzicie? Patrzcie, za 3 złote była 200 lat, 200 lat była za 3 złote. Nie kłamie. Tamta akurat jest tak samo, tylko że z spię 5. Nagle przyszedł, przyszedł nisz i dup, wszystko wuj poszło. A ja mówiłem wtedy, spróbujcie inwestować, jak ktoś ma jaja. Tak powie dosłownie tak powiedziałem. Jak ktoś ma jaja, to może inwestować. Tak mówiłem o skrzyni SnakeBite, jak była za 21 groszy. Ja nie miałem jej, ale może ktoś miał. Nie wiem. I teraz by się śmiał. Że, a, ale mamy jaja. Dobra. Trzymajcie się, widzowie. Na razie.